Okazało się, że ta nasza ulotka wydana w kościele na parafii Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego była podstawą do tego, żeby nas oskarżyć z dekretu o stanie wojennym z artykułu 46-48. To znaczy dekret wspominał o nieprzestaniu działalności związkowej i organizowaniu protestów publicznych. W związku z tym z Zaborza 18 stycznia, o ile pamiętam, przewieziono mnie do wojewódzkiego aresztu śledczego. Tam przebywałem przez miesiąc czasu między innymi z redaktorem Wolnego Związkowca Zbigniewem Kupisiewiczem. W tym czasie oczywiście trwały wciąż przesłuchania i pamiętam jedno z nich, kiedy przesłuchujący mnie oficer, ten sam, kapitan SB, na moje oświadczenie, że nie będę zeznawał niczego, co dotyczy już czasu stanu wojennego. On powiedział do mnie, to pan mi daje szacha, ale mat będzie mój. I ja wówczas pomyślałem, że mat to jest świetna nazwa na pseudonim, który wykorzystam, jeżeli uda mi się działać w ruchu oporu. Tak się zresztą w późniejszym czasie stało. Przyjąłem wówczas pseudonim Wiktor Mat. Wiktor na cześć mojej matki, która wykazała się wielką odwagą w tym czasie, kiedy przebywaliśmy na Kresach Wschodnich i kiedy nasza rodzina była w stanie opresyjnym zarówno na początku pod władaniem sowieckim w gajach lewiatyńskich, jak później w Brodach, które były już pod administracją niemiecką. Wówczas matka wykazała się wielką odwagą, organizując możliwość zaspokojenia potrzeb dla swoich trojga dzieci i dla męża. No i tak się skończyło moje aresztowanie procesem. Ponieważ proces zakończył się dla mnie w zawieszeniu, wyrokiem w zawieszeniu, postanowiłem, że już nawet gdyby się coś złego ze mną miało dziać ze strony sprawiedliwości PRL-u, to już do więzienia nie wrócę. Tak postanowiłem. I rzeczywiście prokurator sądu przed sądem wojskowym złożył odwołanie od wyroku do Sądu Najwyższego. I w Sądzie Najwyższym nakazano natychmiastową odsiadkę wyroku i uchylono zawieszenie. Ale ja w tym czasie już nie byłem przed sądem, ponieważ procedury nie wymagają obecności oskarżonego przed Sądem Najwyższym. Mój adwokat, który chciał wystąpić z umową obrończą, został w ogóle niedopuszczony do głosu. I tu się zaczyna moja historia, kiedy zacząłem się ukrywać. Na procesie była moja siostra Danuta Raczyńska, która zadzwoniła do mnie zaraz po procesie z takim trochę śmiesznym kodem, że ciocia jest bardzo chora. W tym czasie, jak wiadomo, telefony były na podsłuchu, co oznaczało, że wyrok jest dla mnie skazujący. I w tym czasie załatwiała mi już kwaterę u swojej przyjaciółki, dziennikarki Danuty Merckiej w Warszawie.